Amiga. Przedmiot marzeń każdego gracza w latach 90. W Polsce komputer mega popularny dzięki łatwej dostępności pirackiego oczywiście oprogramowania. Niemal każdy, kto był graczem w latach 90. miał albo znał kogoś, kto Amigę posiadał. Dobra pasa Amigi była dyskusyjna, o czym postaram się was przekonać. W 1993 roku pojawił się ostatni sprzęt z charakterystycznym logiem. Wielu uważa, że był to sprzęt, który pogrzebał Amigę i nie jest to absolutnie prawda. Amiga w zasadzie pogrzebała się sama. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to historia powstania CD32, najbardziej niedocenianej Amigi. Zapraszam. Aby zrozumieć fenomen Amigi, jak i przyczynę jej upadku, musimy cofnąć się do samego początku. Twórcą Amigi był Jay Miner, który wcześniej zaprojektował kultowe Atari 2600. Niezadowolony z podejścia Atari odszedł w 1982 roku. Rozeszło się o to, że Atari chciał, aby Miner wciąż produkował nowe komputery oparte o chip 6502, który był w zasadzie sercem większości komputerów. Ten chciał już przesiąść się na nową, mocarną Motorola 68000, która biła poprzednie procesory na głowę. Jednak Atari było nieugięte. Miner z innymi, którzy również odeszli z Atari, postanowił rozkręcić własny interes, choć na tamten czas zaczepił się w niewielkiej firmie Zymast. W połowie 1982 roku do Minera zadzwonił Larry Kaplan, kolejny były pracownik Atari, który był współzałożycielem Activision. Wbrew pozorom nie był zadowolony ze swojej firmy, choć ta przynosiła spore zyski. Problemem było to, że Activision produkowało jedynie gry na Atari VCS i nie mógł znaleźć inwestorów, którzy by chcieli stworzyć nowy system do gier. Kaplan i Miner szybko doszli do porozumienia, tworząc spółkę Hightoro. Larry z Activision miał zająć się grami, natomiast Miner z Zymast miał tworzyć sprzęt, na którym będą te gry ruszały i każdy by wtedy zarabiał. Do zespołu Miner zwerbował Davida Morsa, również byłego pracownika Atari. Niedługo po tych wydarzeniach coś się zaczęło sypać. Larry Kaplan postanowił wypisać się z całego przedsięwzięcia. Powodem była lukratywna oferta powrotu do Atari, którą otrzymał od Nolana Bushnella. Co ciekawe, później okaże się, że oferta nie była wcale tak dobra, jak się spodziewał. Niemniej, na kierownictwo wskoczył Miner, który zapowiedział, że zostanie pod warunkiem, że dadzą mu zrobić konsolę w oparciu o Motorola 68000. Ci przystali na to i powoli wszystko zaczynało się układać w niezły plan. Do czasu. Rok 1983 zostanie zapamiętany jako rok, w którym nastąpił krach rynku gier wideo. Mówiłem o tym już wiele razy, ale napomknę jeszcze, że problemem było zbyt wielu producentów gier, zbyt wiele modeli konsoli i tutaj prym wiodło Atari, które produkowało w zasadzie to samo, tylko w innych obudowach. Samo Atari było tak pewne siebie, że uważało, cytuję, że mogą sprzedać gówno w pudełku, a ludzie i tak to kupią. Sprzedaż konsol owszem rosła i nikt nie myślał, kiedy bańka pęknie. Co ciekawe, podobny proces obserwowaliśmy w przypadku dotcomów w latach 90. i prawdopodobnie teraz w przypadku kryptowalut. W końcu bańka musiała pęknąć i stało się to dokładnie w momencie, kiedy wydano E.T. na Atari 2600. Gra, którą uważa się za symbol krachu. Choć co ciekawe, pomimo że była to zdecydowanie jedna z najgorszych gier ever, sprzedała się w największej liczbie kopii ze wszystkich gier na 2600. Co ciekawe, Atari bezmyślnie wyprodukowało więcej kartów z grą niż było Atari VCS na rynku, przez co nadmiar kartów z E.T. zakopali potem na pustyni w Nowym Meksyku. Tak czy tak, growe Eldorado rozpadło się jak domek z kart. W Hightoro nie było powodu do śmiechu, ale pomimo krachu sprzedaż komputerów osobistych rosła w miarę stabilnie. Miało to sens, IBM nie były sprzętami dedykowanymi do grania. Włodarze Hightoro zapytali Minera, czy zamiast konsoli ten mógłby w oparciu o procesor Motorola zrobić komputer osobisty. Miner od razu się zgodził, ponieważ planował taki ruch od samego początku. Pojawił się problem. Hightoro było złe? Nie, ale nazwa firmy była zajęta przez japońskiego producenta kosiarek do trawy, dlatego trzeba było ją zmienić. Zaproponowano nazwę Amiga, co po hiszpańsku znaczyło przyjaciółka. Nie bez znaczenia był fakt, że nazwa Amiga w książkach telefonicznych znajdowała się przed Atari.
Skracając tą przydługą historię, do Amigi dołącza Robert J. Michael, który zaprogramował system do Amigi oparty o okienka. W końcu 1984 roku komputer był gotowy na pokaz publiczności. Odbyło się to na targach ECTS w tym samym roku. Nazwa kodowa sprzętu to Lorraine. Aby pokazać moc nadchodzącego komputera, wyświetlano dziś już kultowe demo nazwane Boing, które przedstawiało odbijającą się i rotującą kulę z czerwono-białą szachownicą. Kula stanie się symbolem Amigi na kolejne lata. I teraz ciekawostka. Amidze brakowało pieniędzy. Potrzebowali inwestora. Pomimo ogromnego sukcesu pokazu, nikt nie chciał zainwestować w Amigę poza Atari, które wyłożyło $500,000. Była to niestety bardzo kiepska i ryzykowna umowa. Zobowiązali się do zwrócenia pieniędzy do końca lipca. Jeśli tego nie zrobią, Atari przejmie ich technologię. Był czerwiec. Zbawieniem okazało się Commodore, które spłaciło Atari i wyłożyło $24 miliony na wykupienie Amigi. Jak zapewne się domyślacie, doprowadziło to do szału Jacka Tramiela, który w 1984 roku odszedł z Commodore do Atari, a teraz przeszła mu koło nosa świetna technologia. Przez kolejne lata Tramiel jako życiowy cel postawi sobie zniszczenie Commodore. Commodore było wtedy już potężną korporacją. Na świecie sprzedali 22 miliony swoich komputerów słynnych C64. Nic dziwnego, że zainteresowali się technologią Amigi. Było to naturalnym rozwojem ich sprzętu. Przesiadka z 8 na 16 lub 32 bity. Nie musząc martwić się już pieniędzmi, Miner powrócił do finalizowania pierwszej Amigi. Wreszcie po wszystkich zawirowaniach przedstawiono model Amiga 1000. Pokaz robił wrażenie. Amiga potrafiła wyświetlić 4096 kolorów w rozdzielczości 640x480 pikseli. Zademonstrowano to zdjęciem mordy małpy pokazywanym na monitorze. Do tego dochodziło błyskawiczne wypełnianie kolorem wielokątów, co było w tamtym czasie wbrew pozorom dość wolnym procesem. Na Amidze działo się to w mgnieniu oka w stałych 30 klatkach na sekundę. Amiga dodatkowo obsługiwała multitasking, coś co było zupełnie nieznanym wtedy jeszcze terminem. Obok grafiki szedł dźwięk. Amiga potrafiła przemówić syntetyzowanym żeńskim głosem. Pokazowi towarzyszył Andy Warhol i Debbie Harris z zespołu Blondie. Warhol nakładał kolory na zdigitalizowane zdjęcie twarzy Debbie i było to jak magia, która działa się przed oczami. Nikt jeszcze czegoś takiego nie widział. Pokaz zrobił ogromne wrażenie i odbił się szerokim echem w branży. Amiga wykraczała daleko przed swoje czasy i wszyscy myśleli, że zapewni to jej solidną sprzedaż. Niestety okazało się inaczej. Amidze 1000 towarzyszyła bardzo kiepska kampania reklamowa. Nie wdając się w szczegóły, komputer był tak zaawansowany, że nikt nie miał pomysłu, jak to wykorzystać. Kolorowe obrazki nie przemawiały do biznesmenów siedzących w tabelkach i wykresach, a Commodore promowało Amigę jako konkurenta dla IBM-ów, co było całkowicie bezsensownym ruchem. Amiga 1000 była pierwszym komputerem multimedialnym, ale nikt nie wiedział, co z tym zrobić i jak tego używać. Do tego pierwsze wersje komputerów były sprzedawane z systemem, który posiadał bugi i po prostu się wieszał, co powodowało utratę tworzonej pracy. Trzeba było działać. Pierwsza pomoc nadeszła od Tripa Hawkinsa, założyciela EA, który ocenił sprzęt jako przełomowy i zadeklarował, że EA będzie produkowało gry na Amigę przez cały czas trwania jej żywota. Jednak pierwszym programem od EA nie była gra, ale program graficzny Deluxe Paint, który był absolutnym na swoje czasy sztosem, a słynna maska Tutenchamona z pudełka stała się ikoną amigowych możliwości. Commodore postanowiło przede wszystkim ściąć cenę Amigi 1000. Wspomnę, że ta była sprzedawana z monitorem i klawiaturą, więc cena wcale nie była niska. Jako ciekawą, tanią alternatywę zaprezentowano kultową Amigę 500. Odchudzono o monitor, a cały komputer był jednym zintegrowanym bytem z wbudowaną stacją dyskietek i klawiaturą. Pomysł chwycił i Amiga 500 stała się mega popularna, ale tylko w krajach europejskich. Amiga nigdy nie osiągnęła i nie osiągnie sukcesu ani w Stanach, ani w Japonii. Tak, popularność Amigi 500 była iluzoryczna, bo patrzymy na nią przez nasz polski pryzmat. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Amiga potrzebowała gier, a system sellerem okazał się tytuł Defender of the Crown, który posiadał iście imponującą oprawę.
wyprawę, którą przyrównywano do filmowego doświadczenia. Gra wyprodukowana przez CinemaWare przedstawiała Amigę jako komputer nie tylko do pracy, ale do gier, które wyglądały jak nic wcześniej innego. Piękne kolory, animacja, dźwięki. Defender of the Crown był najważniejszym tytułem dla Amigi, który ugruntuje jej pozycję jako systemu do gier. Wreszcie cały biznes ruszył z kopyta. Kolejne tytuły na Amigę zachwycały oprawą, płynnością. Platformówki posiadały rewelacyjny efekt paralaksy, tutaj warto wspomnieć chociażby Shadow of the Beast. Masa kultowych gier pojawiała się na Amidze i były to tytuły absolutnie rewelacyjne. Można by godzinami wymieniać niezapomniane tytuły, nad którymi spędzało się dni czy nawet tygodnie. Ale w tym pięknym obrazie jawiła się poważna rysa. Piractwo. Dyskietki na Amigę w zasadzie nie posiadały zabezpieczeń. Każdy mógł skopiować niemal dowolny nośnik i korzystać z oprogramowania za darmo. W Polsce na początku panowania Amigi pewnie wielu nawet na oczy nie widziało oryginalnego oprogramowania. Każdy korzystał z piratów ile się dało i nikt nie widział w tym problemu. Ale problem widzieli wydawcy i twórcy oprogramowania, którzy tracili na tym miliony dolarów. W 1990 roku pokazano nowe modele. Amiga 1200 i Amiga 4000 były potężnymi maszynami i sprzedaż komputerów wzrosła o 17%. Wszystko mogło być dobrze, ale problemem był brak zainteresowania rynków zachodnich. W 1993 roku rynek się nasycił i sprzedaż poleciała na łeb. Commodore straciło 366 milionów dolarów. Problemem było to, że Commodore nie potrafiło przystosować się do zmieniającego się rynku. Ten był podzielony na dwóch producentów komputerów osobistych, IBM-a i Apple'a ze swoim Macintoshem. Drugą rzeczą były nietrafione produkty, które zatwierdzał ówczesny CEO Amigi, Mahdi Ali. Jednym z nich była niesławna Amiga 600, która miała mniej funkcji od Amigi 500, a była sprzedawana w wyższej cenie. Rynek został zalany Amigami 600, jednocześnie przycinając produkcję popularnych i chętnie kupowanych 500 i 1200. Ale najpoważniejszym problemem była redukcja pracowników z działu Research and Development. Nad zapowiadaną technologią AAA, Advanced Amiga Architecture, która miała zastąpić kości graficzne AGA, pracował jedynie jeden inżynier. W 1993 roku shareware'owa gra pogrzebała amigowe sny o potędze. Był to Doom, rewolucyjna gra od id Software, która pozwalała graczom zanurzyć się w świat 3D i strzelać do mutantów. Amiga potrzebowała również takiej gry, ale mieć jej nie mogła, przynajmniej nie wtedy. Kości AGA inaczej adresowały piksele i o ile Amiga wygrywała w kwestii tworzenia płynnych, wieloplanowych, przesuwanych teł w platformówkach, tak w grach takich jak Doom, Amiga wymagała zupełnie innej architektury. Dlatego zdecydowano się na stworzenie nowego systemu, który będzie potrafił obsłużyć gry Doomo-podobne. Tak narodził się projekt Amiga CD32. Oczywiście nie był to jedyny powód powstania Amigi CD32. Znaczącym problemem była coraz niższa sprzedaż komputerów, ale rynek konsolowy wyglądał zachęcająco, zwłaszcza że Amiga posiadała wiele ekskluzywnych i piekielnie dobrych gier. Był to rynek, na którym można było coś ugrać. Dodatkowo warto było zainwestować w nowy i wzbudzający spore zainteresowanie nośnik danych, jakim była płyta CD. Commodore co prawda wcześniej próbowało już stworzyć coś takiego, wypuszczając CD-TV, ale był to totalny niewypał z kilku powodów. Nie był to ani komputer, choć w środku była zamknięta Amiga 500, ani konsola, bo sprzedawano CD-TV bez kontrolerów, które co prawda można było dokupić, ale były wściekle drogie. Dodatkowo CD-TV było nazwane jako Commodore, a nie jako Amiga, co już zupełnie wprowadzało zamęt w głowach potencjalnych konsumentów. Zanim przejdziemy do CD32, małe ćwiczenie. Jeśli wychowałeś się w latach 90., to pewnie pamiętasz, że Amiga była mega popularnym komputerem. Jak myślisz, ile Amig sprzedało się w sumie na całym świecie? Absolutnie wszystkich. 500, 600, 1200. Pomyśl nad liczbą. Wszystkich komputerów przez lata trwania życia Amigi sprzedano 4 850 000. Czy to dużo? Dla porównania Sega Genesisów sprzedało się prawie 31 milionów, a Super Nintendo 49 milionów. Liczba sprzedanych Amig jest śmiesznie niska. Samych najpopularniejszych 500 zeszło troszkę ponad milion na całym świecie. Dlatego popularność Amigi była iluzoryczna, bo patrzymy na to przez pryzmat Polski, gdzie Amiga była bardzo popularna.
W rzeczywistości okazuje się, że poza Europą Amiga nie sprzedawała się w sumie nigdzie. W samych Stanach znalazło się jedynie jej 600 tysięcy nabywców. Konsolę zaprezentowano 16 lipca 1993 roku w Londynie. Popularność Amigi w Polsce nie przeszła niezauważona. Polska była trzecim krajem po Wielkiej Brytanii i Niemczech, w którym konsola miała swoją premierę. Było to znaczące wydarzenie. Polska w zasadzie nie istniała na mapie branży growej i nagle tak duża premiera odbywa się w naszym kraju. Amiga CD32 zaprojektowano jako proste urządzenie. Design konsoli mocno był inspirowany Sega Genesis. Na górze klapa CD-ROMu z dużym napisem 32 bit. Po prawej stronie znalazł się przycisk odpowiedzialny za reset, suwak głośności i wyjście na słuchawki. Z tyłu znalazł się włącznik, gniazdo zasilania, złącze antenowe, gniazdo S-Video i wyjście kompozyt. Po prawej stronie za zaślepką duże wejście na karty rozszerzeń, które wkładało się kartridż Full Motion Video, umożliwiający odtwarzanie plików MPG1. Z lewej strony umieszczono dwa wejścia na pady lub myszkę i wejście na klawiaturę. W środku CD32 znalazła się w zasadzie Amiga 1200, wykastrowana z klawiatury, stacji dyskietek, ale z wbudowanym CD-ROMem. Za serce konsoli odpowiadał procesor Motorola MC68020 o taktowaniu 14,32 MHz. Procesor obsługiwał 32-bitową szynę danych. Konsola była wyposażona w 2 MB pamięci RAM i 1 MB pamięci ROM, na której znalazł się system Kickstart wersji 3.1. Na przechowywanie zapisów gier otrzymaliśmy, uwaga, 1 kilobajt pamięci. Za grafikę odpowiadały kości AGA, które były w Amidze 1200, plus dodatkowy smaczek, chip Akiko, który zapewniał konwersję pikseli chunky to planar, którego jednak brak teoretycznie uniemożliwiał zrobienie Dooma na wcześniejszych Amigach. Tajemniczy chip Akiko faktycznie dorzucał sporo do szybkości działania gier FPS, co widać w kilku tytułach, jeśli przyrównamy je do gołej Amigi 1200. Okej, czym było tajemnicze chunky to planar? Technicznie rzecz biorąc, chodziło o inną technikę sortowania pikseli w pamięci. Aby to jakoś w miarę rozsądnie wytłumaczyć, Amiga korzystała z sortowania pikseli na zasadzie warstw, jak w Photoshopie. Warstwy były nazwane bitplane. Końcowy obrazek składał się z kilku bitplane'ów, dokładnie jak finalny JPEG, którego wypluwacie z Photoshopa. Miało to sens, bo dzięki temu Amiga miała świetny i płynny efekt paralaksy, bo piksele mogły być umieszczane na różnych bitplane'ach. Z kolei Chunky korzystał nie z pojedynczych pikseli, ale z kawałków składających się z wielu pikseli. Stąd łatwiejsze było mapowanie pikseli i generowanie perspektywy, bo nie operowaliśmy na pojedynczych pikselach, ale na fragmentach. Wybaczcie moje trochę takie koślawe tłumaczenie, ale starałem się to przedstawić jak najbardziej czytelnie. Koniec końców, sortowanie pikseli Chunky pozwoliło Carmackowi stworzyć Wolfensteina i Dooma. Amiga korzystała tylko z sortowania planar. Chip Akiko w CD32 konwertował sortowanie Chunky do sortowania planar i pozwalał na tworzenie właśnie takich tytułów na Amidze CD32 w miarę rozsądnej prędkości. Uff. Jeśli chodzi o kolory, CD32 miała 24-bitową paletę z możliwością wyświetlania rozdzielczości od 320x256 pikseli aż do 1280x512i w wersji PAL. Za dźwięk odpowiadał chip Paula, który potrafił wygenerować 4 8-bitowe kanały lub 2 14-bitowe. Było to dość znaczące. Amiga zawsze była uważana za wyjątkowo dobry komputer do tworzenia muzyki, choć nie tak popularny jak konkurencyjne Atari ST, na którym tworzył chociażby Kazik czy Czesław Niemen. W CD32 znalazł się jeszcze CD-ROM podwójnej prędkości, czytający płyty z prędkością 300 kB na sekundę. Do konsoli dołączono kontroler, który jest jednym z najbardziej niewygodnych kontrolerów, jaki powstał. Pad jest w kształcie spłaszczonej litery U. Po lewej stronie znalazł się niewygodny i często ulegający uszkodzeniu krzyżak w formie okręgu. Po prawej stronie cztery przyciski w czterech kolorach. Po środku jeden guzik start-pauza oraz, co ciekawe, kontroler posiadał dwa bampery. Niewygoda pada od CD32 jest wręcz legendarna. Całe szczęście konsola obsługiwała kontrolery od Genesisów i wiele innych kontrolerów ze złączem DE9M, które były instalowane począwszy od Atari 2600 aż do 3DO, także alternatyw było naprawdę sporo. Wspomnę jeszcze o pamięci na zapisy gier, bo to też było ciekawe.
Jak się domyślacie, 1 kilobajt nie starczał na zbyt wiele, ale menadżer zapisów nie pozwalał kasować save'u. System sam nadpisywał te najstarsze. Brzmi jak głupota, ale gracz mógł zablokować te zapisy, których nie chciał stracić. Ciekawym jest fakt, że CD32, jak wiele innych Amig, posiada ukryte menu. W zasadzie z użytecznych funkcji tutaj znajduje się tylko jedna opcja, która umożliwiała przełączanie konsoli pomiędzy trybami PAL i NTSC. Cenę CD32 ustalono na $399, co było całkiem rozsądną propozycją w przypadku konsol wyposażonych bądź posiadających opcjonalny czytnik CD. Bezpośredni konkurent, FreeDO, był sprzedawany w cenie $699. Ruszono z kampanią promocyjną w telewizji, gdzie jednoznacznie celowano z produktem jako sprzęt przeznaczony dla graczy, reklamując CD32 jako pierwszą 32-bitową konsolę wyposażoną w czytnik CD. Co niestety nie było prawdą. 7 miesięcy wcześniej w Japonii pojawił się FM Town Smarty wyposażony w czytnik CD. W Wielkiej Brytanii, gdzie CD32 była najbardziej popularna, Amiga postawiła naprzeciw siedziby Segi billboard ze zdjęciem CD32 i napisem "Dojście do tego zajmie Sedze wieki". Był to ciekawy zabieg w stylu samej Segi i ich ruchów względem Nintendo. Agresywny marketing przyniósł skutek. Amiga sprzedawała się lepiej niż Mega CD i PC CD i inne maszyny wyposażone w czytnik CD. Do tego dochodziły niższe ceny gier. Najdroższa kosztowała 30 funtów. Gry na Sega CD zaczynały się od 40 funtów. Ciekawe niewątpliwie jest to, że CD32 łatwo można było przetransformować w komputer osobisty. Wystarczyło dokupić klawiaturę, mysz i już miało się Amigę 1200. Później pojawią się rozwiązania third party, które jeszcze bardziej rozwiną możliwości konsoli. Ale o tym za chwilę. Po premierze w Europie CD32 zadebiutowała w Kanadzie i Australii i szykowano się do premiery w Stanach Zjednoczonych. Zanim jednak do tego doszło, pokazano konsolę na World of Commodore Show w Pasadenie i standy z konsolami były wręcz oblegane. CD32 miała być sprzedawana w bundlu z dwoma grami, Pinball Fantasies i Sleepwalker, ale tutaj pojawił się poważny problem, który niestety przypieczętuje los nie tylko CD32, ale i całej Amigi i Commodore. Commodore przegrało sprawę o patent technologii XOR z firmą CatTrak. Commodore musiało wypłacić $10 milionów zadośćuczynienia. Sam patent jest dość ciekawy, ponieważ za jego używanie płaciły niemal wszystkie firmy produkujące sprzęt komputerowy. Commodore jednak z powodu kłopotów finansowych nie zgodziło się na opłaty i niestety był to błąd. Sąd zabronił sprowadzania czegokolwiek do Stanów Zjednoczonych z logiem Commodore. Był to problem. Ci wcześniej zbudowali magazyny na Filipinach, skąd konsole miały trafić na rynek amerykański, ale te nie mogły wyjechać do momentu, aż nie zostanie zapłacona kara. Choć wydawałoby się, że 10 milionów dla tak dużej firmy to grosze, Commodore już wtedy robiło bokami. CD32 miał być rzutem na taśmę, ostatnią deską ratunku dla tonącej firmy. Niestety Commodore nie mogło wypłacić aż takich pieniędzy, więc niedługo później ogłosiło swoje bankructwo. Amiga CD32 nigdy oficjalnie nie pojawiła się w Stanach. Sprzedaż w Europie nie była na tyle wysoka, aby uratować firmę. Choć podczas całego procesu zamykania Commodore, Commodore UK jakoś jeszcze działało i w końcu udało się wprowadzić na rynek kart FMV, jak i wydać trochę gier. Jednak nic nie mogło powstrzymać nadciągającego końca. W sumie w Europie i Kanadzie sprzedano 100 tysięcy maszyn. No właśnie, kart FMV to jedyny oficjalny dodatek. Kosztował niemało, bo $250. Po jego zainstalowaniu konsola odczytywała pliki MPG1 z prędkością do 30 klatek na sekundę. Dzięki temu można było odtwarzać filmy w formacie wideo CD. Bardzo liczono na to, że dostawka się przyjmie i zastąpi przestarzały już VHS. Było to dość błędne założenie, w które wpadło również CDI, jak i FreeDO. Możliwe, że wraz z upowszechnieniem dostawki na Amigę zaczęłyby wychodzić gry, które by ją obsługiwały, na przykład tytuły od American Laser Games, bo tak, dla graczy w kart FMV był totalnie bezsensowny, zwłaszcza, że korzystała z niego tylko jedna gra, której wyświetlało się po prostu inne intro. Mowa oczywiście o Cannon Fodder. Czy Commodore mogło uniknąć bankructwa? Cóż, dziś możemy jedynie pogdybać. Jednym z wyjść wydawałoby się prostsze wydanie addona do Amigi 1200 i Amigi 500 w postaci czytnika CD. Myślę,
myślę, że byłoby to dobrym rozwiązaniem. Użytkowników było sporo, koszt dostawki byłby mniejszy, miałoby to sens. Jednak nawet gdyby CD32 trafiła na rynek amerykański, czy mogłaby się równać z gigantami jak Sega i Nintendo? Cóż, na pewno mogli walczyć unikalnymi grami, ale koniec końców, czegokolwiek by nie zrobili, grę by skończyło w końcu Sony ze swoim PlayStation, z którym Amiga nie miała szans konkurować. Jednym z kolejnych powodów bankructwa było też złe zarządzanie firmą przez Mehdi Aliego, który ciął koszta, równocześnie wypłacając sobie roczną wypłatę w wysokości 2 milionów dolarów. To nie mogło się dobrze skończyć. Wielu właśnie w Mehdi upatruje przyczynę bankructwa Commodore i jest w tym sporo prawdy. Amiga CD32 została konsolą, która zamknęła historię Amigi. Jednak nie była powodem jej bankructwa, a nadzieją na uratowanie firmy. Rak zjadał Amigę od dawna i sama CD32 mogłaby jeszcze w pewnych warunkach wyprowadzić Commodore na prostą. Przynajmniej na jakiś czas. No dobrze, ale jest też przeświadczenie, błędne co prawda, że CD32 nie miało w ogóle gier. Jest to jednak bardzo krzywdzące dla systemu, bo CD32 w ciągu swojego niezwykle krótkiego, niespełna 7-miesięcznego życia dostała aż 147 tytułów wypuszczonych na płytach. Co jak na niespełna roczny system, myślę, że robi wrażenie. Zacznijmy od tego, że Amiga CD32 była kompatybilna z grami i programami z CDTV. Nie było tego wiele, ledwie 22 tytuły. Wiele gier na CD32, co było podstawowym zarzutem, to bezpośrednie porty z dyskietkowej wersji gier. Jednakże niemal każda z nich oferowała coś dodatkowego. Raz była to jedynie muzyka w formie audio, innym razem animowane intro, cutscenki czy dialogi. Dlatego kultowe wersje gier z Amigi, które znacie doskonale, na CD32 dostawały najlepsze i najbardziej dopracowane wersje. Dziś wydaje się to zwykłym skokiem na kasę, ale w momencie wejścia płyt CD wszyscy deweloperzy robili dokładnie tak samo. LucasArts, Sierra i wielu, wielu innych, więc w tamtym czasie było to całkiem normalne zjawisko, choć dziś patrzymy na to inaczej. Zacznijmy od FPS-ów, bo to jeden z powodów stworzenia CD32 z legendarnym chipem Akiko. Choć nie powstał na konsolę Doom Killer, na uwagę zasługuje Alien Breath 3D, który był trójwymiarową odsłoną dobrze znanej amigowej serii. Gra pojawiła się też w wersji dyskietkowej, ale zdecydowanie na CD32 działała o wiele lepiej. Dalej było mało znane Fears, które raczej nie zachwycał. Wreszcie Gloom, który również w porównaniu z wersją dyskietkową działał o wiele sprawniej. Były to na pewno interesujące tytuły, ale nie miały startu do dynamicznej rozgrywki w Doomie. No, ale przynajmniej coś próbowano. Ciekawym tytułem jest Cannon Fodder, który posiada filmowe intro z twórcami, ale aby je odpalić, trzeba posiadać kartridż FMV i jest to jedyna gra, która go obsługuje. Intro jest też dostępne na europejskiej wersji Cannon Fodder na konsoli 3DO. Wiele z kultowych platformerów doczekało się animowanych cutscenek, np. Bubba & Stix, Chakrok 2, Little Devil. To samo tyczy się strzelanek. Alien Breath Tower Assault został wzbogacony o długie intro z aktorami. Kultowe Chaos Engine dostało nowe intro i świetną muzykę audio. Jeśli chodzi o gry ekskluzywne, jest specjalna wersja Pirates Gold stworzona dla CD32, czy druga część legendarnego Defender of the Crown. Dla fanów klasyków, cała masa dobrze znanych i lubianych gier z dyskietek, m.in. Lost Vikings, Diggers, Fury of the Furious, Heimdall 2, Premier, Simon the Sorcerer, który dostał w pełni mówione dialogi, gdzie w Simona wciela się Chris Berry, znany z serialu Czerwony Karzeł, dalej Skeleton Crew czy dopasiona wersja Body Blows. Jest jeszcze UFO Enemy Unknown, Super Street Fighter 2 Turbo, Syndicate, Theme Park, Super Frog, obie części Zula, Wormsy z ciekawą funkcją wyjęcia płyty z grą z czytnika i zapakowania własnej muzyki w formacie CD Audio na wiele lat przed pierwszym Xboxem, Super Stardust, Soccer Kid, Dylogia Pinballi od Digital Illusion, Myth, Trylogia Lotusa, Lemmingi, Jungle Strike czy ultra rzadka i ekskluzywna wersja 6 części Diziego wypuszczona na jednej płycie. Jeśli grałeś na Amidze, doskonale pamiętasz tytuły. Nie jest też prawdą, że wszystko co było dobre na dyskietkach jest na CD32. Raczej te najbardziej rozpoznawalne i lubiane gry pojawiły się na płytach, także
jest w czym wybierać. A jeśli jesteś w stanie zainwestować w dodatki do CD32, to przed tobą otwiera się cała biblioteka gier na wszystkie dostępne Amigi. No właśnie, choć Amiga umarła, rynek homebrew przejął na siebie ciężar wydawania dodatków. Chyba najważniejszymi są specjalne przystawki. Jedna może dodać na przykład stację dyskietek. Produkowała je firma GoTek, dzięki czemu gry z dyskietek bez problemu odpalałeś na CD32, pod warunkiem, że posiadałeś jeszcze mysz i klawiaturę, bo wiele gier ich niestety wymagało. Najpopularniejszą dostawką jest karta TF-330, zaprojektowana przez Terrible Fire, która zmienia CD32 w prawdziwego potwora. Mamy tutaj na pokładzie dodatkowy procesor o taktowaniu 40 MHz plus 64 MB dodatkowej pamięci, które potężnie przyspieszą gry. Widać to niemal w każdym tytule, który wykorzystuje grafikę 3D. I mam na myśli naprawdę gigantyczny przyrost prędkości. Karta ma wejście na karty CF, dzięki czemu możemy przy użyciu WHD Load wgrać na nią absolutnie cały ROM set Amigi i mieć do niej dostęp z systemu okienkowego Workbench. To świetna sprawa. Pod ręką mamy setki gier dodatkowo wsparte dodatkowym procesorem. Karta w teorii umożliwia też podłączenie każdej klawiatury i myszy na złączu PS2, choć tutaj akurat działa to różnie. Obok gier masz dostęp do całej demo sceny ze wszystkich Amig. Legendarne Nine Fingers, Technological Death czy wyciskające wszystkie soki z Amigi demo Brain Cell stoją przed tobą otworem. I tutaj również część z dem wykorzysta dobrodziejstwa karty Terrible Fire i będzie działało sprawniej, na przykład wspomniane Brain Cell. Ostatnim elementem, nie mniej ważnym, jest wyjście RGB, dzięki czemu dostaniemy ostry jak żyleta obraz bezpośrednio z naszej Amigi. Według mnie TF-330 jest absolutnym must have dla każdego posiadacza CD32. Jak gdzieś czytałem, CD32 wsparte Terrible Fire to Amiga ostateczna. I zgodzę się w tym w 100%. Kilka ciekawostek odnośnie Amigi CD32. 109 konsol zostało zainstalowanych w londyńskim Muzeum Transportu, gdzie wyświetlały interaktywne informacje, wideo i animacje, obsługując również podziemny symulator kolei. W 1995 roku we Włoszech powstała maszyna arcade nazwana Cubo CD32, która była przerobioną CD32 z dodanym adaptarem JAMA. Na system pojawiło się jedynie 11 gier. Zakup CD32 to dziś loteria. Jak zwykle trzeba wymienić kondensatory. Bardzo możliwe, że laser może być padnięty, choć nieczytanie płyt może wynikać z niedomykającej się klapy odczytnika lub właśnie kondensatorów, ewentualnie problemów z zasilaczem. Tutaj mały fun fact, do Amigi CD32 można przerobić zasilacz z peceta, który bez problemu zasili również naszą konsolę. Wymiana kondensatorów jest niezwykle istotna z jeszcze jednego powodu. Dwa z nich firmowo są odwrotnie przylutowane. Możliwe, że z pośpiechu w fabryce tego nie zauważono i ten problem posiadają w zasadzie wszystkie Amigi CD32. Dzisiaj Amiga CD32 nadal żyje. Nie tylko ta, ale każda Amiga ma wierną i oddaną społeczność. Wciąż powstają nowe gry, porty znanych gier na Amigę, ale i nowy hardware w postaci kart rozszerzających. Jeśli jesteśmy przy grach, w końcu pojawił się na nią upragniony Doom, który działa, no cóż, średnio, ale działa i w końcu się udało. CD32 miało ogromnego pecha pojawić się jako ostatni sprzęt kultowej marki. Jednak pomysł na konsolę w mojej opinii był dobry. Amiga miała sporo fajnych gier, które bez problemu by się odnalazły na nowym nośniku. Niewątpliwie największą zaletą płyt CD, jak i CD32 nad każdą inną Amigą, jest to, że gry z płyt nadal działają i jeszcze długo będą działać, czego nie można powiedzieć o dyskietkach. Jeśli do konsoli dorzucimy kartę TF-330, otrzymamy Amigę kompletną, ze wszystkim, co Amiga mogła zaoferować, a nawet więcej. W mojej opinii dziś to najlepsza z dostępnych Amig. Niewielka, z czytnikiem CD, możliwością rozbudowy, dorzucenia klawiatury i myszki, no i z chipem Akiko, który dopalał gry. W Polsce miłość do Amigi jest nadal silna. CD32 nie była tak kultowa jak 500, ale wciąż to jednak Amiga, która w takiej czy innej obudowie nadal jest sprzętem ponadczasowym.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube.